Oskar Piechota. Przed debiutem w największej organizacji MMA na świecie, przed walką w Gdańsku. No właśnie, ta walka w Gdańsku to taka dodatkowa mobilizacja jeszcze. Nie dość, że największa organizacja, to jeszcze takie miejsce. No tak, na pewno jeżeli chodzi o walkę na swoim podwórku, no to jest to taka, powiedzmy, dodatkowa motywacja i zarazem gdzieś tam taki stres, żeby jednak dobrze się pokazać przed swoją publicznością, ale nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że będę mógł się pokazać po prostu u siebie w mieście. Mówię, no do Ergo Areny mam pieszo 10 minut, także daleko nie ma i tylko myślę i wyłącznie na plus. Chodzisz tam czasami, tak przyglądasz się, myślisz, jak to będzie, jak tam trzeba będzie wyjść już tak oficjalnie i formalnie, tak czasami gdzieś tam sobie to wizualizujesz, tak jak mówisz, tak niedaleko, taki spacer, to nawet można się przejść z psem, nie wiem, masz psa? No tak, mam psa. I tam właśnie? Mam psa, bulldoga angielskiego, ciężki przypadek, ale do Ergo Areny chodziłem, żeby nie skłamać, przez 4-5 miesięcy, dzień w dzień, po 4-5 godzin tam spędzałem, bo chodziłem tam na rehabilitację, więc jest mi to miejsce dosyć znane, no tam kilka razy byłem po prostu też na jakichś eventach, ale no tak, żebym jeszcze sam tam uczestniczył, to jeszcze nie miałem okazji. Ale tak jak na tego podchodzisz, to rozumiem, że to nie będzie jakiś dodatkowy stres, jakaś dodatkowa presja, bo przecież wiemy dobrze, że ty już uczestniczyłeś w niejednej poważnej gali i jakby to chyba aż tak bardzo nie powinno zadziałać. Czy zadziała? Miejmy nadzieję, że zadziała. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że zadziała tylko i wyłącznie mobilizująco. Takie mam też założenie. No i myślę, że na pewno doping swoich kibiców to będzie niósł w walce, że jednak... Często jest tak, że jeżeli jakiś zawodnik nawet miał gdzieś chwilę kryzysu, a gdzieś tam ci zawodnicy mocno dopingowali, to gdzieś to niosło. Nawet miałem też okazję samemu to poczuć na skórze, że jak była na przykład taka trybuna polskich kibiców i naprawdę tam zdzierali gardło, to jednak słychać to tam w środku i tak gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, nie dość, że samemu chce się za wszelką cenę wygrać, to jeszcze oni tak mocno wierzą, to niesie to w walce. A loża szyderców kiedyś przytrafiła się podczas jakiejś walki, ta słynna, gdzie tam siedzą i buczeli ludzie i tam coś krytykowali? Znaczy, tak jak biłem się za granicą, no to wiadomo, biłem się z miejscowym, no to jednak większy doping miał ten miejscowy, ale żeby tak jakoś złośliwie czy coś, to chyba tak się nie spotkałem, żeby jakieś tam wyzwiska w moją stronę padały czy coś, no też raczej staram się nie dopuszczać do takich sytuacji, żeby dawać komuś powody ku temu. A zresztą to jest trochę inny jednak sposób kibicowania, jeśli chodzi o MMA. Powiedzmy to sobie szczerze. Jak rywal tutaj przed tą galą w Gdańsku? Jak go oceniasz? Tak, no na pewno będzie większy ode mnie, jak zresztą większość pewnie moich rywali, z którymi się biłem. Tylko powiedzmy, kto to będzie jeszcze, żeby wszyscy wiedzieli, już nikt miał żadnych wątpliwości. Pseudonim ma Johnny Bravo, ale jeżeli chodzi o rywale, no to na pewno będzie chciał dać siebie 100%, będzie przygotowany, myślę, na każdą ewentualność. Mam nadzieję, że po prostu damy dobrą walkę, że będzie on tak samo zmotywowany jak i ja. Wiem, że schodzi z kategorii 9-3, bo wcześniej bił się w tej kategorii i no ciężko powiedzieć, no walka zweryfikuje, ja na pewno dam siebie 100%, przygotowania będą mocno przepracowane, więc po prostu trzeba poczekać do walki. Taki debiut, no to właśnie, po tylu walkach, po walkach zwycięskich, to właśnie, to jest debiut, nie debiut, jak podchodzi tylko ktoś taki, kto ma 9 wygranych pojedynków, ani razu jeszcze nie został pokonany? Znaczy tak, no debiut dla największej organizacji na świecie, no to jest to dodatkowa presja gdzieś tam z tyłu głowy, ale... No miejmy nadzieję, że nie zadziała to w ten sposób, że no mówię, no teraz może łatwo to mówić, no jeszcze trochę czasu jest do gali, ale wiem, że nie jeden zawodnik już po prostu sparzył się na tym, że jednak gdzieś go ta otoczka cała przerosła, ta wielkość tych gal. Mam nadzieję, że w moim przypadku zadziała to tylko i wyłącznie mobilizująco, zmotywuje mnie i gdzieś ten stres odejdzie na drugi plan, a będę skupiony tylko i wyłącznie na walce i będę mógł pokazać się po prostu w pełni sił i formy. Ta pełnia formy, ta pełnia sił, to gdzie będzie tak nabierana, gdzie zamierzasz przygotowywać się? Pewnie pozostałymi miejscami. No właśnie, pozostałymi miejscami. Jakieś inne?
Znaczy tak, no na pewno główne przygotowania będą odbywały się u mnie w klubach tutaj w Trójmieście, będę się przygotowywał. Miałem w planach jeszcze troszeczkę powyjeżdżać, tak, ale bardziej typowo sparingowo, nie, żeby już tam iść się uczyć techniki gdzie indziej, bo myślę, że mam wystarczająco braki nad tym, nad czym pracujemy cały czas. Chciałbym po prostu mieć możliwość posparowania z drużynymi zawodnikami, wiadomo, no, z osobami, z którymi trenuję się na co dzień, no to już ten sparing nie będzie taki sam, no bo ciężko tak naprawdę czymś jest zaskoczyć. Więc chciałbym może kilka razy wyjechać do jakichś tutaj, w Polsce, nie wiem czy za granicę uda mi się jeszcze przed tą walką wyjechać, no ale żeby mieć po prostu możliwość porobienia z różnymi osobami. Jeśli chodzi o te różne osoby, nie mówię tu już konkretnie teraz o treningu, to tam, że tak powiem, w waszym środowisku doświadczenia, jeśli chodzi o UFC, są już mocne zebrane. Wiemy dobrze, Łukasz Sajewski i Piotr Hallman. No właśnie, te doświadczenia gdzieś tam są wymieniane. Ci, którzy tam już byli, widzieli, coś się ewentualnie przekazują. Jak to wygląda? Masz ochotę czasami czegoś od nich się dowiedzieć? Zresztą ty byłeś na bieżąco, blisko. To trudno, żeby teraz takie rzeczy gdzieś tam wyciągać, skoro ty pewnie tak o wszystkim już wiesz, co tam było źle, co było dobrze. Tak to jest? Znaczy tak, no wiem też, że chłopacy jak na przykład czy Piotrek w Brazylii się bił gdzieś, no to też nieraz ciężko jest się odnaleźć. Ja nawet, no mówię, no teraz nawet jak w Anglii się biłem, to taka prosta sprawa, no jak jest się na miejscu, no to nawet wiem, gdzie mogę pójść do sklepu, żeby kupić sobie to, co chcę zjeść, czy nawet do jakiej knajpy pójść, żeby zjeść. Jednak jak jest się za granicą, no to jest to naprawdę utrudnione, bo jednak to powiedzmy to nawadnianie się po walce, czy właśnie żeby dzień przed walką dobrze zjeść i wiedzieć co zjeść, no to na miejscu to nie ma problemu, no zna się te wszystkie zakamarki, nie wiem, pójdzie się do jednego, drugiego sklepu, kupi się w domu, się ugotuje, jednak będąc na przykład w hotelu, mając do dyspozycji albo tylko catering, który zapewnia hotel, albo gdzieś iść na miasto i spróbować coś znaleźć, no to nieraz jest to po prostu uciążliwe i kłopotliwe. No w tym przypadku no to mam ten komfort, że nie będę musiał tutaj nic kombinować ani zmieniać. No i też nieraz wiem, że zmiana czasu czy klimatu może wpłynąć niekorzystnie po prostu czy na kondycję, czy nawet na odczucia w innym kraju, jak to wygląda. No ciężko powiedzieć, ale no myślę, że w moim przypadku myślę, że tylko i wyłącznie na plus to zadziała. Tutaj dodatkowo, tak jak powiedziałeś, jeszcze cała ta atmosfera, to, że miejsce gdzieś tam bardzo dobrze znane, no to na pewno też będzie jakiś plus. A jeśli chodzi o, opowiedz o to, jak sama ta gala dla ciebie, bo to jest jednak takie wydarzenie, nie wiem, może to jest błąd troszeczkę, ale to jest druga gala UFC w Polsce i tu się na Polaków bardzo liczy w tym momencie, bo ta pierwsza gala przyniosła więcej rozczarowań chyba niż zadowolenia, jeśli chodzi o występy naszych zawodników. Taka odpowiedzialność na barkach poważna teraz znowu spoczywa. No tak, mam nadzieję, że trochę osób tutaj na pewno gdzieś z mojego środowiska kupi ten bilet i przyjdzie kibicować. Wydaje mi się, że może na tą pierwszą galę, może Polska jeszcze nie była aż tak w 100% gotowa, bo tak naprawdę na przestrzeni teraz roku, dwóch lat to MMA naprawdę mocno się rozwinęło, też mocno się wypromowało dzięki nawet Asi, która po prostu zdobyła pas w tym UFC i dała też naprawdę mocną promocję dla Polaków. Myślę, że teraz spokojnie wszystkie bilety zostaną wysprzedane. No mam taką nadzieję, że ludzie po prostu przyjdą na tą galę i będą oglądać typowo mocne sportowe walki bez żadnych freak fightów, co ja zawsze sobie też ceniłem w organizacjach, że jeżeli organizacja stawia główny aspekt na aspekt sportowy i myślę, że mam nadzieję, że powinien być o wiele lepszy oddźwięk niż na poprzedniej edycji w Polsce. Nie masz takiego wrażenia troszeczkę, oczywiście wiadomo, największa organizacja MMA na świecie, tu nie dyskutujemy UFC, świat, ale że w Polsce MMA, to co powiedziałeś, troszeczkę specyficzna jest to dziedzina, że tu, że tak powiem, umysłami, wyobraźnią ludzi zawładnęła troszkę inna organizacja i ciężko jest teraz również, chociaż to, jak mówisz sam, sportowo to jest najwyższa jakość, trudno troszeczkę będzie gdzieś tam się przebić, chociażby po gali na Stadionie Narodowym. Jak oceniasz to, co się wydarzyło i to, co ewentualnie może się tu stać? Jest tutaj miejsce do tego, żeby taka rywalizacja, sobie to powiedzmy szczerze, UFC kontra te KSW chociażby, żeby to było wygrane przez UFC? Myślę, że na tą chwilę nie przebije, UFC by nie przebiło, jeżeli chodzi o liczbę osób w Polsce na... No myślę, że UFC by nie zapełniło po prostu Stadionu Narodowego, bo
większość osób, które myślę przyszły na tą galę, no to też przyszły po prostu obejrzeć freak fighty. No ludzie tym żyją, no ja też miałem okazję kiedyś bić się na MMA Attack i była naprawdę mocna rozpiska, ja tam walki też już po swojej oglądałem naprawdę z zaciekawieniem, ale na przykład jak widziałem to, co się działo w walce, to była chyba walka przed walką wieczoru, jak wyszedł Koksu na trybuny, do walki, no to widziałem, co po prostu ludzie robili, ludzie zwariowali, wstawali, krzyczyli, ja mówię, ja tego wtedy nie rozumiałem, ale no też przeciętny, że tak powiem, Jan Kowalski takimi zestawieniami bardziej się interesuje, bardziej go to cieszy niż na przykład walka jakichś typowo dwóch mocnych zawodników, no. Kiedyś była taka sytuacja, pamiętam, mi znajomy opowiadał, że bił się Mariusz Podzianowski z Pawłem Nastulą i rozmowa jakichś dwóch osób sprzed trybuny wcześniej, właśnie kolega mi opowiadał, jeden do drugiego mówi, słuchaj, ty za kim jesteś? On tak patrzy, no nie wiem, za tym w czerwonych spodenkach. No, że ludzie po prostu nawet szli na wydarzenie i nawet nie wiedzieli, na co oni szli. No, tak naprawdę walka wieczoru, dwa ogromne nazwiska. Oni nawet nie mieli pojęcia, kto to jest. No to pytanie, po co oni tam przyszli? No to jest takie, też wiem, że stało się miejsce modne spotkań, że dużo celebrytów. No ludzie przychodzą się pokazać, ale mimo wszystko osoby, które tam przyjdą i to też takie nieuświadomione, siłą rzeczy obejrzą tą galę, zobaczą, mam nadzieję, też i fajne walki i to zadziała tylko i wyłącznie na plus dla promocji tego całego MMA. No właśnie, różne rzeczy się zmieniają, bohaterowie freak fightów w Polsce pozostają tacy sami, to tak na marginesie, powiedzmy sobie szczerze. Powiedziałeś o tym, że chociażby podczas ostatniego pobytu w Anglii, no właśnie, to pobyt w Anglii, twoje zwycięstwo, zdobycie pasa, to był ten moment, czy ty wiedziałeś już przed tą walką, że to jest dla ciebie ta chwila, że jak tylko się uda tutaj wygrać, to ty już jesteś w UFC? Mieliśmy takie założenie, była już taka gdzieś delikatna sugestia, informacja, że jeżeli zdobędę ten pas, to będę miał podpisany kontrakt z UFC, ale ja to zawsze, ciężko mi jest to potwierdzać w momencie, kiedy nie mam po prostu tego kwitu w ręce i nie mam tego podpisanego, bo jeżeli nie mam kontraktu jeszcze na stole, no to jest zawsze takie gdybanie, dopiero 100% pewności jest wtedy, kiedy jest ten podpis złożony, odesłany, jest to ogłoszone, więc to było, myślę tak z 2 tygodnie temu ten kontrakt dostałem. No to w takim razie dobrze, że wszystko się skończyło szczęśliwie oczywiście. Walczyłeś na wielu polskich galach, kilku organizacji, teraz tak jak patrzysz z perspektywy, oceniasz to wszystko, że potoczyło się tak, jak potoczyć się powinno? Jesteś w UFC. Sprawa jest tu oczywista, ale czy gdzieś tam coś byś zmienił, ewentualnie na tej twojej drodze, którą przeszedłeś do największej organizacji MMA na świecie? Ciężko powiedzieć. No, myślę, że na pewno dużo jakichś błędów popełniłem, chociażby może świadczyć o tym kontuzja, której doznałem, więc nie trenowałem, myślę, tak mądrze. No, mam nadzieję, że teraz to robię troszeczkę bardziej z głową. O wiele lepszą współpracę teraz nawiązałem z trenerem Grzegorzem, który w mocnym stopniu mnie prowadzi. No, w sumie główne przygotowania robię u niego, więc bardzo się cieszę z tej współpracy. No, ciężko powiedzieć, czym coś zmienił. No, jestem tu, gdzie jestem, więc myślę, że poszliśmy dobrą drogą. Nie wiem, czy jeżeli coś bym zmienił, czy to by było szybciej, czy może później, więc no, staram się nie rozpatrywać przeszłości, tylko skupiam się na tym, co jest teraz i co będzie teraz niedługo. Tak na marginesie widziałem, wasz trener to King Bruce Lee Karate Mish, tak widziałem sobie, oglądałem to takie bardzo tam. Też uczestniczyłeś w podobnych akcjach? Byłem podczas kręcenia filmików, znaczy ja się tym cieszę, no fajnie, że jest po prostu pozytywna atmosfera w klubie, chłopacy też mocno to napędzają, nie ma spinania się czy kręcenia jakichś tam, nie wiem, postrachów, tylko jest to bardziej wszystko obracane w żart i no mi to pasuje, jest przynajmniej luźna, fajna atmosfera i jak najbardziej jest to pozytywne. Słuchaj, kończę już pomalutku, tylko pozwolisz, że się podpytam, bo widziałem, że tak oficjalnie wyraziłeś swój duży szacunek dla jednego z braci Kliczków, który ostatnio teraz postanowił zakończyć karierę. Rozumiem, że tym boksem jakoś mocno się też interesowałeś, ten boks gdzieś tam mocno siedzi ci w głowie. Kliczko to był taki pięściarz Władimir, Witalii, obaj może, którzy gdzieś tam tak najmocniej na sobie wrażenie, jeśli chodzi o tą dyscyplinę, wywierał?
Tak, no, to, no, no tak naprawdę są to legendy tego sportu. Mówię, no ja osobiście, jeżeli mam czas i okazję, no to staram się też oglądać, mówię, no nie tylko walki z dziedziny MMA, z różnych dyscyplin sportów. Nie ukrywam, że jednak nie śledzę dokładnie tych poczynań, ale uważam, że naprawdę no, wielki ukłon i szacunek za to, co po prostu osiągnął, i myślę, że jak najbardziej zasłużona emerytura i będzie zapamiętany jako po prostu mistrz. A jak zostanie zapamiętany Conor McGregor według ciebie? Szczególnie po tej najbliższej walce pięściarskiej właśnie z Floydem Mayweatherem. Dajesz mu jakiekolwiek szanse? No tak już, to co już mówiłem niejednokrotnie, no uważam, że jeżeli chodzi o dyscyplinę boksu, to no tak naprawdę nie powinien w niej istnieć, ale no jak to będzie wyglądało, no to walka pokaże, no jest to też często sport nieprzewidywalny. Uważam, że jednak w tej płaszczyźnie, jeżeli walczy no czołówką już chyba wyżej. Wyżej nie można. Wyżej by chyba nie mógł sobie teraz poprzeczki postawić. No to uważam, że w boksie nie powinien istnieć, no ale jak będzie, no to walka nam pokaże. To wiesz co, tak na koniec naprawdę, jaki byś sobie wyobrażał main event na gale w Gdańsku? No, ciężkie pytanie, no ale fajnie byłoby zobaczyć kogoś po prostu z Polaków, żeby w tej walce zawalczył, ale no kto to będzie, to osobiście jeszcze nie mam pojęcia, ale też jestem ciekawy, bo ciekaw jestem po prostu, jak to będzie odebrane przez publiczność. Marcin Tybura może? No byłoby super. Dziękuję bardzo, Oskar Piechota. Dziękuję. Dzięki.